Dawid Kubacki tym razem poza podium jest czwarty w konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Sapporo. Wygrał Austriak Stefan Kraft. Z Sapporo Kasper Merk. Jest takie powiedzenie, że suma pecha i szczęścia na koniec dnia zawsze wychodzi na zero. I tak trzeba podsumować tę sobotę w Sapporo w wykonaniu Dawida Kubackiego. Najpierw w kwalifikacjach sporo szczęścia do wiatru i bardzo dobry skok. 144,5 metra, triumf w kwalifikacjach. Później w konkursie troszeczkę więcej pecha, trochę mniej dobrych, sprzyjających warunków atmosferycznych i skończyło się na czwartym miejscu przerwanej, fantastycznej serii 10 podiów Pucharu Świata z rzędu. Ale i tak Dawid Kubacki uważa, że z tego dnia można wyciągnąć pewne optymistyczne kwestie. Moim zdaniem skoki były na bardzo dobrym poziomie. Ja się z tego cieszę. No szkoda oczywiście tego, że dzisiaj jestem tuż za podium, bo to miejsce zawsze tak trochę najgorzej smakuje. Ale myślę, że to też jest mimo wszystko fajny dzień właśnie ze względu na te skoki. Podobnie optymistycznie na sobotę w Sapporo spogląda trener Tomasz Turnbichler, bo koniec końców miał w czołowej dziesiątce trzech Polaków. Oprócz Kubackiego także Kamila Stocha i Piotra Żyłę, a Aleksander Zniszczą może nie wytrzymał trochę presji, ale po pierwszej serii zajmował przecież znakomite trzecie miejsce. I to też są powody do optymizmu na kolejną noc, bo następny konkurs w Sapporo zaplanowano w nocy z soboty na niedzielę polskiego czasu, już za kilka godzin, dokładnie o 2 nad ranem. Z Sapporo dla Faktów, Kacper Merk. A ponieważ Iga Świątek powiedziała wczoraj, że ogląda skoki narciarskie, ale ich nie ogarnia, skoczkowie jej odpowiedzieli. Po ich wyjaśnieniu już wszystko powinno być jasne. Generalnie to skoków to za bardzo nie ogarniam i po prostu oglądam za bardzo nie wiedząc na co patrzę. Wiesz co, to kiedyś ciebie zaprosimy do studia skoków w takim razie. Przydałoby się trochę edukacji, jak najbardziej przydałoby się. W sumie to ja sam nie ogarniam, ja tylko mam zapiąć nartę i jechać, nie? A później mi pokazują, który jestem, także spoko Iga, wszyscy to mamy. To jest tak w sumie najprostsze, to nieważne jak, ważne byle na sam dół. I tak, i dwa razy na sam dół i wtedy się, przynajmniej w teorii powinno wygrać.